Czy oglądając Breaking Bad, zastanawialiście się, czy może nie rzucić tego wszystkiego i zacząć gotować? Jeśli tak, to podobnie i niestety nie tylko, pomyślało kilka osób, bowiem od czasu emisji pojawiło się kilku naśladowców słynnego głównego bohatera Waltera White'a w tym 74-letnia profesor matematyki Irina Kirsti, która przekształciła swoje mieszkanie w laboratorium metamfetaminy. William Duncan, nauczyciel nauk przyrodniczych w liceum, który sprzedawał własnoręcznie wykonaną metamfetaminę uczniom w szkole. Oraz Steven Doran, nauczyciel ze szkoły podstawowej, cierpiący na raka trzeciego stopnia, który sprzedawał metamfetaminę, aby zarobić pieniądze. Obserwuj nas, aby być na bieżąco ze światem filmów i seriali.